Magdalena Gołaszewska, witam Państwa serdecznie w programie Recepta na zdrowie. Dzisiaj porozmawiamy o ozdrowieńcach, o dzieciach i młodzieży, która przeszła chorobę nowotworową i wróciła do życia i do zdrowia. Są z nami goście, doktor habilitowana Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, również Fundacja Pomóż Im. Witam serdecznie. Karol Pilecki, członek zarządu województwa podlaskiego, odpowiedzialny za sektor związany ze służbą zdrowia. Dzień dobry Państwu. I Szczepan Barszczewski, prezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry. No właśnie, takie mamy dzisiaj założenie. Zatrzymujemy się na momencie, w którym choroba jest opanowana, leczenie zostało w zasadzie zakończone sukcesem i trzeba wrócić do normalnego życia. I to wcale nie jest takie proste, pani docent. No tak, nie jest to proste, bo doświadczenie wskazuje i badania wskazują na to, że dość duża grupa tych naszych ozdrowieńców jednak w przyszłości będzie miała jakieś problemy zdrowotne, które są no niestety konsekwencją tego, co przeżyli w dzieciństwie, czyli choroby nowotworowe i jej leczenia. W związku z tym powinni być do tego przygotowani z jednej strony, z drugiej strony dobrze zorganizowani, posiadać odpowiednią wiedzę i to jest w tej chwili jakby najistotniejsze. Jest to coraz większa populacja młodych ludzi, ponieważ wyniki leczenia są tak dobre. No właśnie, możemy szacować, ile to jest osób na przestrzeni tej waszej pracy. Jest ich bardzo dużo. Ja jak wysyłam jakieś zawiadomienia albo próbuję zebrać naszych byłych pacjentów, od 200 do 500 takich zawiadomień. Zaproszeń. Tak, zaproszeń wysyłam. Właśnie, panie marszałku, najwyraźniej widać, że ten system jak gdyby rehabilitacji i powrotu do zdrowia musi działać jeszcze po leczeniu bardzo długo. Tak jest, to bardzo ważne. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach i na etapie, jeżeli chodzi o medycynę, na etapie, na jakim jesteśmy, to cały czas te wyjście z choroby nowotworowej możemy traktować jako drugie życie. I tak naprawdę ci młodzi ludzie, dzieci często, dostając takie drugie życie, powinni być później pod stałą opieką i powinni być też cały czas monitorowani. No właśnie, czy system na to pozwala? Czy są na to pieniądze? Obecnie mamy z tym problemy, tak? Czyli jeżeli ktoś kończy 18 rok życia, to przestaje być monitorowany. No i jest to problem i jest to wyzwanie dla nas. Owszem, jest to system, który reguluje się centralnie w Warszawie, ale to wcale nie znaczy, że nie mielibyśmy spróbować stworzyć zaproponować rozwiązania tak tutaj. Tak jest, programu pilotażowego. No właśnie, panie prezesie, bo wy się pojawiacie, czyli fundacja się pojawia na początku choroby, towarzyszy w chorobie, ale potem prowadzi za rękę tę rodzinę jeszcze bardzo wiele lat często. Znacie ten problem, prawda? Powrotu do codzienności, do normalności. Wspieramy rodzinę już w czasie pobytu dziecka w klinice. Wspieramy tą rodzinę poprzez stworzenie warunków w klinice, a później po wyleczeniu, tak, po zażegnaniu tego bezpośredniego niebezpieczeństwa przez lekarzy z kliniki białostockiej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, no my wspieramy ich o tyle, że mogą uczestniczyć w tym wszystkim, co fundacja im proponuje. Obozy rehabilitacyjne. Tworzymy różnego rodzaju, że tak powiem, platformy wymiany doświadczeń, tak? Kojarzymy i próbujemy stworzyć tę okazję do komunikowania się razem tych wszystkich ozdrowieńców, ale również i rodzin ozdrowieńców. Teraz na przykład 8 czerwca organizujemy zjazd dzieci po chorobie nowotworowej, tak zwany zjazd onkolutki. I tam zapraszamy, już piąta edycja, rozszerzamy formułę tej edycji. Do tej pory w tym zjeździe uczestniczyły dzieci i młodzież. Tym razem już jako pierwszy, pilotażowo niejako, będą uczestniczyć też osoby dorosłe, które w dzieciństwie walczyły z tą chorobą. Kluczowe, pani docent, ja chciałam zadać to pytanie, jaka jest filozofia? Zapominać o chorobie, czy o niej pamiętać, żyć ze świadomością? Jak się powinno? No, kiedyś wydawało się, że najważniejsze jest wyleczyć się i zapomnieć. No ale czas pokazuje, że ta choroba kiedyś, to jest doświadczenie, ale ono w jakiś sposób rzutuje na przyszłość. Więc naprawdę dużo lepiej jest wiedzieć, że się chorowało i wiedzieć, czego się można spodziewać w przyszłości. I na to jakby coraz częściej jakby medycyna jest też ukierunkowana, że po pierwsze taki pacjent po leczeniu powinien dostać konkretną dokumentację, na co chorował, czym był leczony. Kolejny element to
czego on się może spodziewać i czego się medycyna w przyszłości, tak, w jego życiu dorosłym może spodziewać po pacjencie, który nazywa się ozdrowieńcem po wyleczeniu choroby nowotworowej. Pojawia się nawet, panie marszałku, taki pomysł, żeby mieć taki rodzaj paszportu. Już taki rodzaj paszportu nawet funkcjonuje, żeby ci pacjenci ułatwili sobie drogę. To bardzo ważne z punktu widzenia społecznego, bo mamy różnych ludzi. Niektórzy po wyjściu z choroby radzą sobie doskonale, tak, nabrali wiatru w żagle i prą do przodu, a są też tacy, których ta choroba w jakiś sposób przytłoczyła. Jest im ciężko z znalezieniem pracy później, czy nie wiem, zawarciem małżeństwa i tak dalej. I to świetny pomysł, że Fundacja Pomóż Im organizuje takie spotkania, gdzie ci wszyscy ludzie widzą się razem, rozmawiają, widzą tych lepszych, tych gorszych, mogą sobie pomagać i to jest bardzo, bardzo ważne, że się wspierają. Tak, to jest taka doskonała okazja, żebyśmy się spotkali z taką jedną z rodzin ozdrowieńca, dokładnie z Karolem, jego mamą i rodzeństwem. Odwiedziła ten dom Dorota Kuc. Popatrzmy. Mamo, pomóż mi. Mam na imię Karol, chodzę, uczęszczam do klasy 6. Dokładnie 13 skończę, 25 sierpnia. On miał niecałe 3 latka, jak zachorował, był bardzo małym dzieckiem i nieświadomym swojej choroby. To dokładnie to nic nie pamiętam, nie wiem. Może dlatego, że to było bardzo dawno i po prostu wypadło jakoś z pamięci. To był pnet o okolice tutaj podżuchwowe. Tutaj Karol miał takiego wielkiego guza po prostu. To wszystko miał na zewnątrz, to było widoczne po prostu. Najpierw była chemioterapia. Pierwszy cykl chemioterapii, potem była operacja, dalsza chemioterapia, radioterapia, no i chemia podtrzymująca. To prawie półtora roku. To jest taki ślad po zszyciu. Bardzo mało pamięta. Teraz jak jeździmy na jakieś badania do kliniki, to się pyta, czy ja też tak miałem, czy też tu, jak są sale, te izolatki, czy ja też tu leżałem. Dla niego ta choroba bardziej kojarzy się w tej chwili z przyjemnościami, bo on ma kolegów z kliniki, ma kolegów, z którymi jeździ w góry, z którymi spotykają się tak na różnych takich imprezach okolicznościowych, takich dla pacjentów kliniki onkologii. Z tym mu się kojarzy. Choroby nie pamięta. Co roku na jakieś 3 dni tam do szpitala jeżdżą na, ale to tam jakieś tam badanie pobielenia krwi, to tam tomografia, takie podstawowe badania tam. Jestem podopieczny Fundacji Pomóż Im i po prostu teraz ten, na przykład ostatnio został wysłany list ze zgłoszeniem, czy chcemy jechać w góry na ten, na po prostu na kolonie takie. Jeżdżę, na przykład zimą byłem na ferie tydzień. Już 3 raz tam byłem. Jest najbardziej z nich odporny, muszę powiedzieć, bo no wiadomo, jak chorowali na ospę, to chorowali wszyscy, ale jak przychodzi sezon przeziębień, taki grypy, to go najczęściej omijają. Nie pamiętam, kiedy Karol miał ostatni antybiotyk. Naprawdę nie pamiętam, to było tak dawno, że tej zimy na pewno nie miał antybiotyku. Rzadko, naprawdę bardzo rzadko. Karol, jeden z wielu podopiecznych, ozdrowieniec, który mówi, że w ogóle jest bardzo zdrowy, radzi sobie doskonale, nie pamięta o chorobie, ale jednak ta świadomość tej choroby pani docent gdzieś tam jest w rodzinie. No właśnie, to jest najlepszy przykład, jak to powinno funkcjonować. Karol jest w wieku, gdzie tą wiedzę i świadomość najbardziej ma mama. A Karol jakby korzysta z tego, co czy fundacja, czy możemy mu jakby zaoferować, czyli właśnie rehabilitację, takie możliwości kontaktu z innymi dziećmi, prawda, wymiany doświadczeń, umiejętności nawiązywania takich kontaktów społecznych. Natomiast z czasem będziemy chcieli, żeby Karol nabył również wiedzy, na co był chory, w takim kontekście, jak powinien pilnować swojego zdrowia w przyszłości. Tak?
To nie dlatego, żeby go w jakiś sposób dołować, ale po to, żeby on wiedział, że są pewne jakby elementy ryzyka, które w momencie, kiedy on będzie tak, kiedy on będzie prowadził i stosowny tryb życia i będzie w jakiś sposób monitorowany w kierunku wystąpienia tych późnych powikłań, to będzie żył długo i szczęśliwie, prawda, bez jakichś konsekwencji, które na przykład w młodym wieku dorosłym mogłyby mu się przydarzyć. Rzeczywiście to znakomita okazja, panie marszałku, takie spotkanie, ten zjazd 8 czerwca w niedzielę, kiedy będzie okazja spotkać i poczuć swoją siłę. Wróciliśmy do zdrowia, działamy, uśmiechamy się. Dobrze, że wy ze swojej strony jednak wspieracie takie akcje. Tak, staramy się wspierać. To nie stricte leczenie, ale bardzo ważny element powrotu ale do zdrowia. Trzeba powiedzieć też, że to jest naprawdę skromne wsparcie i tak naprawdę chyba pierwszy raz w historii w takim zakresie, ale przyjmuję to za dobrą monetę i za dobry początek, tak, bo tutaj doskonale możemy połączyć i Białostockie Centrum Onkologii, Fundację i Urząd Marszałkowski. Najważniejsze to sprzyjanie. Są narzędzia, z których będziemy korzystać. Panie prezesie, tutaj Karol wspomniał, on przecież chorował prawie 10 lat temu, cały czas może korzystać z turnusów. Jakie wydajecie takie możliwości, jak gdyby, nie wiem, spędzenia czasu? Co robicie na co dzień, każdego roku swoich działań? Dwa razy w roku organizujemy obozy rehabilitacyjne dla naszych ozdrowieńców, dla naszych podopiecznych w górach, w Zakopanem, bardzo dobre, sprawdzone miejsce, zaufane. I tam te nasze dzieciaki, które spotykają kolegów ze szpitala albo poznają tych, którzy kiedyś w innym czasie też w tym szpitalu bardzo dużo czasu spędzili w walce z tą chorobą, mogą jakby poczuć jakąś jedność, mogą sobie porozmawiać, tak? Na pewno mają wiele przeżyć, bo zimą zjeżdżają na nartach, latem niekończące się wędrówki po górach i niekończący się ból po tych wędrówkach zapewne, ale odpowiadając, ale czy też nawiązując do tego, co powiedział pan marszałek, no warto powiedzieć, że my również jako fundacja patrzymy w przyszłość z wielką nadzieją, że ta współpraca również fundacji, organizacji pozarządowej będzie owocna z władzą, z administracją publiczną, prawda? No, temat, który podejmujemy w ramach zjazdu onkologicznego, to jest temat, który ma wymiar ogólnowojewódzki, chociaż trzeba przyznać, że ten zjazd organizujemy wspólnie ze stowarzyszeniem z Ełku z kolei. Bo prawda? Przez 4 kolejne lata to tam się te zjazdy odbywały. No właśnie. Na cały makroregion, na cały podlaskie. Tak, kto wie, czy niedługo będzie w konwencji władzy publicznej zorganizować platformy, na razie dwóch województw, w perspektywie najważniejsze jest cel, jest determinacja, jest chęć pracy. Mogę powiedzieć tak, spotykają się pewnie wszyscy Państwo 8 czerwca na zjeździe w Białymstoku przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 12 od godziny 11 do 16. Tak, będzie to poprzedzone też nabożeństwami w kościele, w cerkwi. Bardzo ważne spotkanie. Po pierwsze, pierwszy raz w Białymstoku, po drugie, tak jak powiedziała pani docent, po raz pierwszy dorośli ludzie ze swoimi dziećmi, współmałżonkami, którzy w dzieciństwie przyszli. No właśnie, to jest bardzo fajne, że mamy potwierdzenie, że przyjadą ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi. I ja naprawdę mam nadzieję, że oni się sami zorganizują, że my jesteśmy tylko takim ogniwem pośrednim, platformą, która pozwoli im potem fajnie funkcjonować w przyszłości. I będą czerpali z tego siłę i zdrowie. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor habilitowana Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Karol Pilecki, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. I Szczepan Warszewski, prezes Fundacji Pomóż Im Blina, naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za to spotkanie. I oczywiście serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Recepty na Zdrowie. Do zobaczenia.